Państwo, witam na ceremonii wręczenia nagród Mistrzostw Polski Par, bo będziemy tak to nazywać. AEZ jest naszym flagowym sponsorem i partnerem od wielu lat. Ja pozwolę sobie przekazać moim kolegom, koleżankom mikrofon, ponieważ graliśmy z Krzyśkiem Materną tak dobrze, że oczekuję, że będę odbierał nagrody. Nie wiem, czy mam rację, czy nie mam, ale po prostu no nie chcę być w sytuacji takiej, że będę wyczytywał i będę musiał pójść po nagrodę. Jak nie dostanę nagrody, zniosę to po męsku. Trudno, będę bił brawa innym. Także pani Paulina, pan Piotr, proszę bardzo. Panie Piotrze, witam serdecznie ponownie. Zapraszam wszystkich również z sali komikowej do nas. Będę zaraz zobaczymy oglądać później. Przede wszystkim chciałbym zaprosić do nas sponsorów naszego turnieju, przedstawicieli sponsorów, którzy pomogą nam w rozdaniu nagród. Przede wszystkim firma AEZ, którą teraz reprezentował pan Waldemar Hałas. Natomiast trzeci sponsor, firma Dedeco, już tam dobrze znana. Panie Piotrze, zostanę z boku. Zaraz zaczniemy wyczytywać zwycięzców naszego turnieju, który odbył się, jak myślę, po raz 16 na Zbinowie Turniej Par. Więc myślę, że za rok na pewno będziemy kontynuować tą dobrą pasę. Zaczniemy tak, turniej AEZ Pair Golf Challenge. Halo! Trzecie miejsce, wynik 159 po dwóch rundach. Tadeusz Adamczyk, Czesław Wojdera. Brawo! Niestety pojechali, nie mają do domu. Bardzo dziękujemy. Drugie miejsce, 154. Gorszy kantrzek niestety. Andrzej Folendorf i Mirosław Opatto. Brawo! Niestety pojechali, tak to przekażemy prosto. I zwycięzcą turnieju AEZ Pair Golf Challenge została para Materna Krzysztof i Sławomir Piński. Jako zwycięzca pozwolę sobie na speech. Czas umierać. Senior, po raz, to jest mój pierwszy seniorski turniej. Ale tak zostanie, już to się nie zmieni. Dziękuję bardzo wszystkim uczestnikom. Jest bardzo miło. To już wiemy, dlaczego konkurencja to było. Również wynik 154. Zapraszam tu panie Sławku między Pelgi. Między Pelgi, zapraszam. Mamy kusią teraz. Wiemy, dlaczego kategoria seniorów. Kategorią... Był komentarz, dlaczego kategoria seniorów od tego roku. Ja powiem rzeczywiście, że ona była zaplanowana na przyszły rok. Myślałem, że seniory będą w przyszłym roku. Ale mnie zakwalifikowali w tym roku, w związku z czym trudno. Dobrze, że z Krzyśkiem grałem. Kategoria brutto, również seniorów. Pierwsze miejsce to zostanie nagrodzone. Jak zwykle brutto przed netto. Wynik 161 uderzeń po dwóch rundach. Górska Elżbieta, Górski Lesław. Gratulujemy. Znowu się o tym zastanawiam.
To Państwu gratulujemy, przechodzimy do następnej kategorii turniejowej. Kategoria Nexus, 3/4 handicapu. Trzecie miejsce, 141 uderzeń. Para Michał Kasprowicz i Maciej Odzimek. Brawo! Tutaj również zaznaczę, klasyfikacja była brutto przed netto, czy ten, kto był wyżej brutto, nie brano pod uwagę klasyfikacji netto. Panowie, proszę zostać z nami do wspólnego zdjęcia. Teraz miejsce drugie, lepszy kantek od wspomnianej wcześniej pary, również 141 uderzeń netto, para Roman Kudelnicki i Marek Witt. Brawo! Brawo! Natomiast pierwszy miejsce, to mamy panie Marku, proszę zostać z nami jeszcze. Panie Marek. Panie Marku, proszę zostać z nami. Natomiast turniej ASZ Per Golf Challenge w kategorii netto wygrywają z wynikiem 137 uderzeń po dwóch rundach. Para Mariusz Wojtas i Paweł Zwierz. Gratuluję wszystkim Państwu. Proszę stanąć do wspólnego zdjęcia razem z nagrodami. Gratulujemy i dziękujemy bardzo. Kategoria brutto teraz przed nami. ASZ Per Golf Challenge. Trzecie miejsce. 145 uderzeń brutto po dwóch rundach. Uzyskała para Dorota Zalewska i Madę Żydowska. Gratulujemy. Panie Piotrze, reprezentantki Polski, tak? Oczywiście reprezentantki Polski ostatnio były na zgrupowaniu kadry naszej narodowej. Trenowały pod okiem Mike'a O'Briana, więc na pewno będą osiągać w przyszłości znaczne sukcesy. Teraz drugie miejsce. 142 uderzenia razem. Andrew Johnson i Kerry Anthony. Congratulations! Per Golf Challenge 2014 z fantastycznym wynikiem 135 uderzeń po dwóch rundach, w pierwszej 67 razy, w drugiej 68, wygrywa para Szałaga Junior Jan i Schmidt Jan. Wielkie gratulacje. Słuchajcie, dzisiaj na wałku numer 8 Jan Schmidt Junior zagrał Holinoa. Brawa! Brawa, brawa, brawa.
Oczywiście tak, Jan dołączy do naszych juniorów Gradeckiego i Adriana Meronka w Stanach Zjednoczonych. Będziemy mieli trzech na, no powiedzmy, 1000-2000 utalentowanych juniorów z całego świata i liczymy, że naszych trzech będzie najlepszych, tak, że będą grali w Barcel i Robinku. Dziękujemy bardzo w takim razie wszystkim serdecznie za uczestnictwo w turnieju i serdecznie zapraszamy na przyszły rok na turniej Mistrzostwa Pary. Dziękuję bardzo. Golf. Twój sposób na życie.